Thank you.
Dobry wieczór Państwu. Chociaż jeszcze jasno za oknem, to jako że to jest jazz evening, to dobry wieczór. A dzisiaj tak naprawdę pierwszy raz mam okazję grać koncert pod własnym nazwiskiem. Projekt sygnowany jako Roman Hraniuk Trio. I mam wielką przyjemność zagrać dzisiaj ze znakomitymi muzykami i też bardzo dobrymi przyjaciółmi. I jest to Mateusz Gawenda na pianinie i Adam Zagórski na perkusji. Pierwszy utwór, który zagraliśmy, nosi tytuł Vega i absolutnie nie ma to nic wspólnego z naszym znanym reżyserem filmowym. Nie jest to też nic związanego z Dragon Ballem, ani z wegetarianizmem, bo dostawałem już masę takich pytań a propos tytułu tego utworu. A Vega jest to norweska wyspa w archipelagu Vegi. Archipelag ten liczy 6,5 tysiąca wysp i jest zamieszkały jeszcze od epoki kamienia. To ten nastrój, te uczucia, które można było usłyszeć, czy podczas tematu, czy podczas solówek, to jest coś, czego, w sensie odzwierciedlenie tego, co poczułem będąc na tej wyspie. Jest to mała wysepka, a bardzo płaska, z jednym wzniesieniem na wysokość ponad 800 metrów, także jest to przepiękne miejsce, zresztą wpisane do rejestru dziedzictwa UNESCO. A jako następny utwór zagramy Forsy. Jest to drugi z dawno napisanych przeze mnie utworów. Zapraszam.
To była kompozycja Forsy. Jako następny utwór zagramy Nordic Noir. Ostatnio zastanawiałem się, w jaki sposób można by wzbogacić nazewnictwo stylistyk jazzowych, bo jakby nie patrzeć, już tej mieszanki jest bardzo dużo. Jedno miesza się z drugim, z trzecim, z czwartym, później ciężko rozgraniczyć, co jest jeszcze jazzem, co już nie jest jazzem. Aczkolwiek zawsze określenie, nazwanie jakiegoś stylu, gatunku powoduje, że publiczność może w jakiś sposób inaczej wyobrazić sobie tą muzykę, inaczej ją zinterpretować. Dlatego ostatnio zastanawiając się, w jaki sposób można by nazwać to, co dzisiaj gramy dla Państwa, najpierw pomyślałem, że to jest trochę, że to trochę idzie w stronę, nie wiem, jazzu skandynawskiego, a później stwierdziłem, że no dobrze, jazz skandynawski, ale to też jest trochę tutaj jakiegoś takiego mrocznego pierwiastka, nieoczywistego, okrytego cieniem. I ostatnio można powiedzieć, że wszedłem w temat seriali z gatunku Nordic Noir. I jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało, to wydaje mi się, że ta nazwa idealnie też oddaje to, co dzisiaj gramy. Dlatego następny utwór ma tytuł Nordic Noir.
Jako ostatni utwór dzisiaj zagramy kompozycję Temporary Loss, którą zazwyczaj gram z zespołem, którego jestem współtwórcą, czyli zespół Skidzki Skiuk. I tak się składa, że dzisiaj w Warszawie jest również jeszcze jeden członek zespołu Skidzki Skiuk, mianowicie Darek Rubinowski, który zagra z nami gościnnie na saksofonie. Zapraszamy Darka. Thank you.
Darek Rubinowski, Mateusz Gawenda, Adam Zagórski. Ja nazywam się Roman Chraniuk. Dziękujemy bardzo i zapraszamy częściej do nowego 12 przez 14.